Cześć Wam wszystkim z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób wykonać kabel prosty. Wersja prosta to taka, która z dwóch stron będzie miała wtyczki RJ45 z ułożonymi przewodami dokładnie tak samo, według standardu B lub A. Najczęściej stosowanym standardem, przynajmniej z tego co zauważyłem, jest standard B. Ale standard A nie jest w żaden sposób gorszy, po prostu jest odwrotne ułożenie przewodów pary trzeciej i drugiej, czyli pierwszy, drugi, trzeci i szósty przewód, jak widzicie. Tak więc będziemy robić tu kabel prosty, standard B, czyli od biało-pomarańczowego. Taka wtyczka powinna wyglądać w ten sposób. Biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony, biało-brązowy, brązowy. Powinna być tutaj zaciśnięta perfekcyjnie, cała izolacja. Wszystkie żyły powinny dojść do samego końca. Tak jak widzicie, i można wykorzystać taką gumową osłonkę, która na samym końcu przy połączeniu do danego urządzenia może zostać w ten sposób nałożona i zabezpiecza jeszcze bardziej tutaj całość tego przewodu, żeby się nie łamał i żeby estetycznie to wszystko wyglądało. Tak więc zabieramy się za robotę. Co nam się przyda? Oczywiście zaciskarka. Dwa wtyki RJ45 warto mieć na zapas, więcej w razie co, te gumowe osłonki. Wszystko można kupić w sklepach elektroinstalacyjnych. I oczywiście kabel UTP, czyli tak zwana skrętka. Skrętka, bo mamy cztery pary skręcone, tak jak widzicie. Tak więc zabieramy się za robotę i tworzymy kabel prosty. Pozwólcie, że nie będę tego robił bardzo dokładnie, pokazując Wam każdy szczegół, bo film na temat zaciskania końcówki RJ45, wtyku RJ45 jest na kanale. Tak więc postaram się to zrobić znacznie szybciej. Pierwsza rzecz, przycinamy kabelek z jednej strony, przycinamy kabelek z drugiej strony, 2-3 cm. Dlaczego? Chodzi o to, żeby pracować na świeżym kablu, żeby nie było przypadków, że gdzieś tu ubrudzony, czy też skrętka gdzieś leżała długo w pudle i coś może być nie tak. Tak mamy pewność, że kabel jest świeżutki. Ściągamy izolację na około 4-5 cm. Dlaczego? Ano dlatego, żeby nam się łatwiej układało żyły. Ściągamy raz. Tu ja przycinam sobie nożykiem, leciutko dociskając. I wyciągamy. OK. Są wyciągnięte. W tym momencie możemy zająć się jeszcze tą nitką, która tutaj jest. Jeżeli w Waszym przewodzie jest, to przytnijcie sobie ją, bo będzie przeszkadzać. Nie w każdym kablu jest. OK. I teraz zabieramy się za ułożenie żył zgodnie z tą kolejnością. Najpierw z jednej strony, czyli tu rozkręcamy. Wszystkie pary. Bardzo istotnym będzie tutaj wyprostowanie wszystkich kabelków, ale to zaraz. A dzięki temu sprawdzimy, czy przewody są ciągłe i nie ma tu gdzieś jakiegoś pęknięcia. Tak więc każdy teraz prostujemy poprzez dwu-trzykrotne pociągnięcie. Uwaga, nie dociskajcie paznokciami, bo możecie uszkodzić izolację. Tylko paluchami. OK. Oczywiście można tego nie robić, też się da, ale w ten sposób będziecie mieli dobrą praktykę, żeby robić to poprawnie. Czyli tak, biało-pomarańczowy jest pierwszy, potem jest pomarańczowy, potem jest biało-zielony. No jak się ładnie poukładały. Dociskamy sobie po prostu tutaj dwoma palcami i wsuwamy kolejny przewód. Niebieski. OK. Jako, że są wyprostowane, jest znacznie prościej, jak widzicie. Biało, niebieski. Zielony, biało-brązowy, brązowy. To jest dosyć prosta czynność. Tak więc już to macie też dosyć dokładnie opisane, pokazane w osobnym filmie. Prostujemy. Najważniejsze jest to tutaj 1,3 cm, żeby to wszystko miało ręce i nogi wyprostowane. Możemy się tutaj wspomóc taką opcją, że bierzecie sobie wtyczkę, wtyk,
Tutaj wiecie, że ten plastik, kawałek jest, zobaczcie tutaj na przykładzie, zaciśnięty na izolacji tej niebieskiej i tak samo będzie to z nowym tu przewodem, który robimy, w związku z czym, popatrzcie, tutaj musi dojść izolacja, a tutaj same przewody. To jest te 1,3 cm samych przewodów, które muszą być równo przycięte. Jak zrobić te 1,3 cm? Możecie oczywiście przyłożyć sobie, zobaczcie, wtyk. Tak, zobaczcie, jak widzicie. Bierzecie sobie jakiś pisak i tutaj delikatnie sobie oznaczacie. Widzicie? W ten sposób, żebyście dobrze widzieli. Chociaż to już jest w innym filmie, ale... Już mamy linię cięcia. Sprawa jest bardzo prosta, banalna wręcz, ale gdy ktoś tego nie robił, a bardzo rzadko robi takie czynności, no może skorzystać z takiej metody. Biało-zielony, tu jest biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, niebieski, biało-niebieski. No jest ok. Bierzemy sobie teraz zaciskarkę, tutaj nożem pojedynczym, przycinamy zgodnie z tą naszą linią, którą sobie tak zrobiliśmy. Prostopadle do zakończenia kabla. Cia. I tu mamy, zobaczcie, równiutko docięte. Spójrzcie. Jest tak jak trzeba, bierzemy sobie wtyk. Weryfikujemy biało-pomarańczowy, pomarańczowy. Wsuwamy. Tu najlepiej chwycić sobie izolację tego przewodu mocno, zacisnąć. Wsuwamy biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, niebieski. Biało-niebieski, zielony, biało-brązowy. Dobra, jest ok. Teraz jedyne co, to dociskamy, tak żeby izolacja tutaj, ta gruba, doszła do końca, a wszystkie kabelki, przewodziki doszły do samego końca wtyku. To jest bardzo istotne. Tak więc zobaczcie, że nie tylko zaciskamy sam wtyk, zarabiamy, ale także wcześniej wyprostowaliśmy te kabelki, które ułatwiły nam ułożenie. Druga sprawa, sprawdziliśmy, czy żaden tu nie jest pęknięty. Tak więc wykonaliśmy całość prac, która pozwoli nam być niemal w 100% pewnych, że będzie wszystko ok. Dobra, dlaczego tak dociskamy? Trzymając tutaj izolację, wciskając ją i dopychając, powodujemy, że te wszystkie żyłki po kolei dochodzą do końca. A przy okazji mamy izolację tu też do końca dociśniętą. No i w tym momencie, gdy już mamy pewność, że wszystko jest ok, ta duża izolacja, czyli zewnętrzna, tutaj wszystkie przewodziki są na końcu, co też tu widać, bierzemy zaciskarkę, wkładamy do RJ45 i dociskamy jeszcze chwilę, zaciskamy i gotowe. Ale warto docisnąć tak 3 razy. Dlaczego? Mamy pewność, że wszystko jest ok. Dobra, wtyczka wyszła. Tak więc z jednej strony mamy sprawę gotową. Jako że drugą stronę będziemy dopiero teraz robić, to bierzemy nasze gumowe elementy, czyli te takie osłonki. Wsuwamy jeden tu, będzie przyda się do tego przewodziku. O, do tej strony kabla. Ale to potem, a teraz włóżmy od razu drugi, żeby nie zapomnieć oczywiście. Potem będzie za późno. Odpowiednią stroną i tą stronę obrabiamy. Ta sama wtyczka, ponieważ kabel ma być prosty. Stosujemy standard B. No to rozkręcamy. I teraz już troszeczkę szybciej to postaram się zrobić. Bez komentarza.
Ok, już jesteśmy przy końcu, jak widzicie, wszystko poszło bez problemu. Można wszystko robić znacznie szybciej, można zrobić wszystko naprawdę znacznie szybciej. Można wręcz powiedzieć, że można wszystko zrobić bardziej profesjonalnie, niż ja tutaj pokazuję, że po co ja się tak bawię i tak dalej. Jednak zwróćcie uwagę na swoje kable, które robią Wam, w cudzysłowie, profesjonaliści, którzy przychodzą Wam robić w sieci. Spójrzcie, jak one wyglądają. Niejednokrotnie zobaczycie, że kable odstają, że są niedobrze zaciśnięte, a są to profesjonaliści. Tak więc ja Wam chcę pokazać metodę taką, która spowoduje, że Wasz kabel będzie świetnie zaciśnięty, Wasz wtyk RJ45 i nie będziecie musieli się przejmować niczym. Dlatego też tak szczegółowo wszystko pokazuję. Nie chciałbym, żeby ktoś się uczył tych takich nawyków. A jak Ty możesz tak długo to robić, to Ty jesteś amator i tak dalej. Spoko, niech sobie ktoś mnie nazywa amatorem, dla mnie to jest żaden problem. Zweryfikowane linie, wszystko perfekcyjnie założone. Taki przewód, taki wtyk będzie działał przez lata bezproblemowo. Tak więc naprawdę, ja wolę zrobić wolniej, a raz, niż potem klient albo, nie wiem, o, już zaciśnięte jeszcze za dwa razy, niż ktokolwiek będzie potem mówił, kurde, on to robił i zobacz, jak to wygląda. Zobaczcie, spójrzcie na swoje przewody i zobaczycie, o co mi chodzi. Dbajmy o jakość, to podstawa. Dobra, tak wyglądają nasze dwa wtyki. Kabel prosty z wykorzystaniem standardu B od biało-pomarańczowego, dwa wtyki, zobaczcie. Perfekcyjnie założone, oto ściągnijmy zabezpieczenie. Myślę, że nikt nie ma żadnych uwag. Wszystkie przewodziki do samego końca dotarły i tak być powinno. Dobra, zabezpieczenia, te osłonki nie są potrzebne, one są jako opcja, znaczy przydatne, ale jako opcja, nie musicie ich stosować. Ale naprawdę polecam. Jednak nie mówię, że jest to wymagane. Dobra, warto byłoby teraz oczywiście przetestować taki kabel, zgadza się? Wykorzystajmy najprostszy testerek. Taki, który być może macie, albo możecie sobie zakupić za dosłownie parę naście, czy ile tam, 30 zł. Dobra, około 30 zł, jak dobrze pamiętam. Dobra, wkładamy dwa wtyki do gniazd RJ45. Proszę bardzo, jeden jest i drugi z drugiej strony. No chodź tu. Zrobimy sobie test i przetestujemy nasz kabelek. O, proszę bardzo. Włączmy test. Wszystkie linie muszą być równo. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Wszystkie 8 żył, jak widzicie, w najlepszym porządku. Tak więc tutaj mamy kabel prosty, wykonany. W osobnym filmie będziecie mogli zobaczyć kabel. Przepraszam, tu. Krosowany, krzyżowy, skrosowany, różnie nazywany. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam i cześć Wam, zachęcam Was do polubienia filmu, subskrybowania kanału i do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Cześć Wam!